Magazyn dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Człowiek uczy się przez całe życie, chociażby tego, jak zmienić swoje codzienne nawyki, by być bardziej eko. Na naukę ekologiczną dla swoich mieszkańców postawiło ostatnio miasto Chodzież. Tu od roku po ulicach miasta spaceruje ekoludek. Można śmiało powiedzieć, że to tutejszy lokalny superbohater, który walczy o lepsze środowisko. Ekoludek to, jak widać, to jest stworek, który przypomina listek, przypomina groszek. Dzieci mają bardzo różne skojarzenia. To symbol miejskiej edukacji ekologicznej. Wyjaśnia Krzysztof Mączkowski, który wciela się w rolę ekoludka podczas licznych spotkań i warsztatów z mieszkańcami. Te odbywają się w różnych stowarzyszeniach, klubach seniorów, szkołach, czy tak jak tu, w chodzieckim miejskim przedszkolu numer 5. Mówimy o tym, że właściwie suma naszych indywidualnych zachowań tworzy tą wielką ekologię, czyli to, czy segregujemy odpady, jak je segregujemy, czy nie wyrzucamy śmieci do lasu, czy opiekujemy się zwierzętami, czy nie wylewamy ścieków do jezior. To są wszystko rzeczy niezwykle ważne. Zadaniem ekoludka jest zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców. W ramach projektu przedszkola czy szkoły otrzymały dodatkowe pomoce dydaktyczne, by wytłumaczyć najmłodszym, na czym to wszystkim polega. I trzeba przyznać, że nauka nie idzie w las. Powiedz, czego się dowiedziałaś? O ptakach. I co na przykład o tych ptakach? O białym orwiku. A co o ekologii się dowiedziałaś? Że nie śmiecimy na planecie. I wprowadzasz już w swoim codziennym życiu takie zasady? Tak. Czego się dowiedziałaś na zajęciach? Że nie śmiecimy. Czego się dowiedziałaś dzisiaj? Że oszczędzamy wodę. A dlaczego warto oszczędzać wodę? Dla zwierząt. Tłumaczą przedszkolaki. Bardzo chętnie uczestniczą w tego typu zajęciach, bo są bardzo ciekawe świata, a ekologiczne nawyki przenoszą do domu. Dofinansowanie z funduszy europejskich dla tego zadania wyniosło prawie 280 tysięcy złotych. Lisa widziałem, super. Co jeszcze? Żabę. Żabę, pięknie. Ja widziałem dwa sarny, co wiem. Dwie sarny, super. Różne odcienia kory, ale najciekawsze w tej historii jest to, że ta kora pachnie. Wiecie, że ona pachnie? A chcecie pomachać? Chodźcie tu do mnie, chodźcie. Chodźcie tu do mnie. I teraz tak, przystawcie nosy. Na projekcie skorzystali także dorośli mieszkańcy miasta. Przy miejskiej plaży stoją specjalne tablice edukacyjne o lokalnej zwierzynie. Z kolei w centrum miasta, w parku księdza Ostrowskiego, powstała ekologiczna ławka solarna. Można na niej podładować swój telefon, bo energia pochodzi z paneli fotowoltaicznych. W innym miejscu stoi też zgniatarka do butelek. Wszystko po to, by Chodzież była bardziej eko. Na naukę stawia także nadleśnictwo Babki koło Poznania. Powstało tu zupełnie nowe Centrum Edukacji i Promocji Drewna. Chcemy promować drewno jako surowiec odnawialny, jako surowiec, który wszyscy uwielbiamy, którym lubimy się otaczać. Natomiast edukację, która jest też w nazwie tego centrum, chcielibyśmy oprzeć na kierunku pokazania, jak gospodarka leśna wygląda w praktyce. Zaznacza Damian Grzybowski, inżynier nadzoru w nadleśnictwie Babki. Skoro o drewnie mowa, to i budynek niemal w całości został wykonany właśnie z drewna. To miejsce pełne unikatowej wiedzy, z której będą korzystać chociażby uczniowie lokalnych szkół. Chcielibyśmy, żeby osoby, które wychodzą z tego centrum po zajęciach z nami, miały świadomość tego, że to, że pojawiają się w lesie maszyny operacyjne, pilarze, nie jest niczym strasznym. Jest to tylko element całego procesu prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej. Dofinansowanie z funduszy europejskich dla tego zadania wyniosło ponad 1,2 miliona złotych. Jak się okazuje, drewno na przestrzeni wieków, ale również i dzisiaj, ma wiele zastosowań. Drewno aktualnie ma około 30 tysięcy zastosowań. Głównie stosowane jest w budownictwie, górnictwie, w energetyce. Wyjaśnia Maciej Grabowski z nadleśnictwa Babki. Chociażby tego można dowiedzieć się, odwiedzając Centrum Edukacji i Promocji Drewna.
Chodzi przede wszystkim o to, by zwiększać świadomość ekologiczną najbliższych sąsiadów. Przede wszystkim jest to produkt całkowicie odnawialny, który jest bardzo przyjazny dla naszego środowiska. Także w dzisiejszych czasach związanych właśnie z ekologią jest to produkt pożądany, z którego możemy, no mówię, właśnie około 30 tysięcy różnych rzeczy wykonywać, produkować. Bo samo w sobie Centrum Edukacji i Promocji Drewna jest ekologiczne. Dzięki najnowszym technologiom budynek jest samowystarczalny energetycznie. Obecnie środowisko przygotowuje się do nadchodzącej zimy. To od nas zależy, czy na przyszłą wiosnę rozkwitnie równie obficie i pięknie, co w latach poprzednich. Patrząc na projekty unijne dotyczące zwiększania świadomości ekologicznej, chyba nie mamy się o co martwić.